Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, a to jest, moi drodzy, Doki Doki Our Time dokończenie. Jest to w sumie fanowska wersja fanowskiego moda. Tak to chyba mogę określić. Generalnie Our Time, jeśli chodzi o Doki Doki, był świetnym modziakiem, natomiast nie został dokończony. Wyszło demo i na tym się skończyło. I tutaj właśnie wkroczył Karol. Karol przyszedł do nas tutaj z ukończoną modyfikacją do Doki Doki Our Time, tylko tak według niego. Wstawił link do modziaka na mojej grupce na Facebooku. Dużo osób wypowiedziało się bardzo pozytywnie na temat tej modyfikacji, no i stwierdziłem, że również chętnie bym ją nagrał, więc jeśli, moi drodzy, lubicie Doki Doki, czekaliście na jakiś odcineczek z Doki Doki, a przede wszystkim jeśli czekaliście na takiego Our Time'a, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. W opisie tego filmu macie również link do Karola, gdzie możecie sobie wbić i zapoznać się również i wy z tą modyfikacją. Mniej więcej sobie przypomnimy, o co chodziło w Our Time. Tutaj Monika była naszą dziewczyną. Nie wiem, czy dalej między nami takie relacje się utrzymają, bo zawsze Monika dla mnie była wielką mędą, ale tutaj, tak jak widzimy, Monika z nami spała, z nami zamieszkała, tutaj Sayori była super zachwycona, Monika się przebierała, rozmawialiśmy, chodziliśmy sobie właśnie do sklepu, super zakupki robiliśmy, zakochana para, nawet kurde, oglądaliśmy jakieś różne anime i filmy razem. No generalnie zero dramatów, sama romantyczna relacja, nawet kurde, tutaj do kawiarni sobie poszliśmy, Natsuki spotkaliśmy, chodziliśmy sobie do centrum handlowego, w którym to Monika na przykład przymierzała, tak, przymierzała sobie różne ciuszki. I moi drodzy, demo skończyło się w ten sposób, że jak wracaliśmy sobie pociągiem do naszego domku, to nastąpił ich pierwszy pocałunek. Myślę, że taki króciutki wstęp już wszyscy ogarnęli, o co chodzi w tej fabule, więc zaczynajmy! Doki Doki Our Time, dokończenie, ja tak to sobie nazwę. I teraz nadchodzi... Hej! Czemu to musi być koniec? Okej, to już wchodzi tutaj rola twórcy tej modyfikacji do modyfikacji. Pozwólcie, że ja, Karolo 7, dokończę tę historię. Mam nadzieję, że się wam spodoba. A jakże, oczywiście, że nam się spodoba. Nie zapomnijcie o kciuku w górę. Dobimy pod tym odcineczkiem takie 3000. 3000 myślę, że bez problemu jesteśmy w stanie dobić. Nastała cisza. W milczeniu patrzymy sobie w oczy. Nie wiedziałem, że pocałunek może być tak przyjemny. Co prawda niespodziewany, ale to nie ujmuje mu ani trochę wspaniałości. Ty, graczu, zapewne już dawno spodziewałeś się, że to się stanie. Ja jednak ciągle nie byłem pewien. Bałem się, że ją zawiodę, że nie spełnię jej skrytych marzeń. Jak to dobrze, że to ona zrobiła pierwszy krok. Ach, jest taka pewna siebie, a przy tym roztacza wokół siebie tak pozytywną aurę. Zupełnie jakby jej moc wcale nie została odebrana. Jak się cieszę, że to właśnie w niej się zakochałem. Ja bym chciał Natsuki, ale dobrze, mamy Monikę. Przynajmniej nie ma kto tutaj zepsuć mi gry. Muszę jej to powiedzieć, ale jeszcze nie teraz. W przeciwnym wypadku mogłaby pomyśleć, że czekałem tylko na tego Sausa. Nie powiem, że o tym skrycie nie marzyłem, ale nie spodziewałem się go tak szybko. Monika cały czas mi się przygląda i szmaragdowe oczy zdają się wręcz mnie prześwietlać. Po chwili na jej twarzy pojawia się uśmiech. Jesteś naprawdę słodki, kiedy się denerwujesz. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zły. W końcu sam mi mówiłeś, że jeszcze nie jesteś gotowy na nasze wspólne pocałunki. Nie, nie, nie. Ja tak, Monika, jestem. Pikanteria zawsze na propsie. Myślę jednak, że dzięki temu nasze wyznanie miłości tylko zyskało. Sprawdziłem, czy aby na pewno się nagrywa. Ostatnio nagrywałem odcinek i się nie nagrywało. Duży smuteczek. Zawsze wiesz, jak sprawić mi niespodziankę. Te musimy koniecznie powtórzyć. Mówisz tak, jakbyśmy mieli na tym poprzestać. Nie, nie o to mi chodziło. Przecież wiesz, że lubię się z tobą droczyć, głuptasie. To co, kiedy następny całus? Kiedy tylko chcesz. Czuję się jeszcze bardziej podekscytowany niż wcześniej. Myślę, że to czas na codzienną poradę od Moniki. Okej, nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj. W końcu zyskujesz wtedy okazję, by mieć to już za sobą lub powtórzyć to ponownie następnego dnia. Tymi słowami Monika ponownie zbliża się do mnie i ponawia pocałunek. Ponownie zatapiam się w czystej rozkoszy. Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Nagle pociąg ostro zahamował. Siła była tak wielka, że Monika dosłownie odleciała ze swojego siedzenia, lądując na moich kolanach. Co się stało? Dokładnie, co się stało? Po chwili Monika zorientowała się, że siedzi mi na kolanach. Gdyby nie to, że tak się wystraszyłam, gdzie polecę, to byłoby mi teraz naprawdę milutko. Nie ukrywam, że upadek ten trochę się odbił na moich nogach, ale było to całkiem zabawne. Rozglądam się wokół siebie. Nasz wagon zatrzymał się dosłownie kilka
kilka metrów przed stacją. Przeszliśmy więc kilka wagonów naprzód i wysiedliśmy z pociągu, gdyż nie chcieliśmy marnować czasu i jak najszybciej wrócić do domu. No dobrze. Droga minęła nam wyjątkowo szybko. Nim się obejrzeliśmy, byliśmy blisko naszego znajomego sklepu. Okej, dzień dobry. Wiesz co, skoro już i tak jest nam po drodze, to może odwiedzimy jeszcze sklep? Mam pomysł na super danie na obiad. Jestem ciekaw. Jakie właśnie? Pozwól, że to będzie niespodzianka. No dobrze. Jest to potrawa, którą już robiłam, ale wpadłam na ciekawy pomysł wzbogacenia jej smaku. Zobaczymy, czy ci się spodoba. Oczywiście, że mi się spodoba. Nie jestem przekonany co do tego pomysłu, ale Monika jest przecież świetną kucharką. A poza tym odmówienie jej w takiej sytuacji byłoby okrutne, widząc jak bardzo się dla mnie stara. Zgodziłem się zatem i ruszyliśmy powolnym krokiem w stronę sklepu. Dzień dobry, witam i życzę udanych zakupów. Dzień dobry, przy pana. Ruszamy zatem do znanych nam już półek sklepowych. Monika jest tu dopiero drugi raz, a już wydaje się być bardzo zorientowana w kwestii znajdowania odpowiednich produktów. Zupełnie jakby była tu od lat. Podążam za Moniką z koszem, a ona wrzuca wybrane przez siebie produkty. Próbuję po zawartości kosza zgadnąć, jakie to będzie danie. Nadal nie mam pomysłu. Czosnek, imbir, kiełki fasoli mung, pędy bambusa, sos sojowy, grzyby... Co? Na razie bardziej zapowiada się na dobrą sałatkę niż na obiad. Monika, widząc moje zainteresowanie składnikami, uśmiecha się pod nosem i idzie do następnych półek. Co ty tam będziesz pichcić? Dorzuca jeszcze olej sezamowy i rzepakowy, marchew, paprykę oraz makaron i odwraca się do mnie. To już wszystko, możemy iść do kasy. Masz już jakiś pomysł, co to może być? Nie mam pojęcia, ale coś mi się wydaje, że znowu wyczaruję z tego coś przepysznego. Wysoko stawiasz mi poprzeczkę, ale myślę, że jeśli włożę w to dużo serca, na pewno sprostam temu wyzwaniu. Zatem ruszajmy do domu, już się nie mogę doczekać. Monika kiwnęła głową i wyszliśmy ze sklepu, a następnie zaczęliśmy iść w kierunku naszego domu. Naszego domu, jak to brzmi? Tym razem uprzedziłem Monikę i pierwszy wziąłem torbę z zakupami. Jako jej chłopak jestem zobowiązany, by dźwigać te ciężary za nią. Ale z ciebie, gentleman, naprawdę nie musiałeś. Nie jest taka ciężka. Dla ciebie wszystko. No naprawdę, wielki gentleman. Monika pocałowała mnie w policzek. Torba faktycznie była lżejsza niż myślałem, ale cieszę się, że w ten sposób mogłem zapunktować Monice. Po chwili zaczął padać deszcz. Zaczęliśmy biec, aby zupełnie nie przemoknąć. Okej. Wróciliśmy do domu jednak i tak cali mokrzy. Poszliśmy więc po ręczniki i suche ubrania, a następnie Monika pobiegła się przebrać w moim pokoju. Ja przebrałem się na to. Dlaczego? Mogliście już tam razem, nie? Nadal czułem się przemarznięty, więc poszedłem w stronę mojego pokoju po jakiś koc. Cień Moniki był widoczny na drzwiach. Zapukałem. Jak tam, Monika? Już przebrana? Jeszcze nie, daj mi chwilkę. Okej, to weź kot z łóżka, ocieplimy się trochę przy oglądaniu telewizji. Pewnie musiałaś nieźle zmarznąć. Okej. Zszedłem z powrotem na dół i włączyłem telewizję, czekając na Monikę. Po chwili przyszła, trzymając w rękach wielki kot z naszego łóżka. Usiedliśmy więc blisko siebie na sofie i okryliśmy się kocem. Natychmiast zrobiło nam się cieplutko, narastała błoga cisza. Po chwili Monika odezwała się cichutko. Urhara? Tak? Chciałbym ci podziękować. Po raz kolejny spełniłeś moje marzenie. Cieszę się, że mogę z tobą spędzać czas. No, widzisz, to dobrze. Ja też się cieszę, że nie jesteś wielką mędą. Właśnie jak taka jesteś, to dla mnie bardzo spoko. Bylebyś nie robiła przerażających rzeczy, a wiem, że potrafisz, mendo. Nie wydaje mi się, żebym wymyślił dzisiaj coś specjalnego. Starałem się po prostu umilić czas, jak tylko mogłem. Monika zauważa moją niepewną minę, jakby od razu domyślając się, o co chodzi, dodaje szybko. Lepszej randki nie mogłam sobie wymarzyć. Idealna randka nie polega na ilości pomysłów lub pieniędzy wydanych na nią, a na tym, ile serca podczas niej włożyłeś. Pamiętaj o tym, nie oceniaj się tak surowo. Jak romantycznie! Monika wręcz wyczytała to z moich myśli. Przeszedł mnie dreszcz, jednak to, co powiedziała, sprawiło mi ulgę. Jakże się cieszę, właśnie taki niepokój pojawił się w mojej głowie. A no widzisz, jestem coraz lepsza w odgadywaniu twoich myśli. 1-0, czekam na rewanż. Uśmiecham się, wszelkie niepokoje właśnie mnie opuściły. Prawie bym zapomniała o obiedzie. Chodź ze mną, będę potrzebowała twojej pomocy. Ruszyliśmy w stronę kuchni, by przygotować kolejny posiłek. Ciekawe, co też tym razem ugotujemy z Moniką. Okej. Podzieliliśmy się tym razem zadaniami po połowie. Przynajmniej tak mi się wydawało, gdyż do mojej dyspozycji trafiło tym razem więcej składników. Po chwili wszystko było już gotowe. No tak, przecież to how main.
homein jest jednogarnkową potrawą kuchni chińskiej. Jej podstawę stanowi smażony makaron, który łączy się z kurczakiem, wołowiną i krewetkami. Danie jest doprawioną przyprawą pięciu smaków. Okej, no wygląda to mega apetycznie. Zrobiłem się głodny. Wersja wegetariańska. Znam tą potrawę, jednak nigdy nie jadłem jej bez mięsa. Zobaczymy, co tym razem czary Moniki zdziałały. Jestem strasznie ciekaw. Czy to wegetariański haumein? Tak! Miałam nadzieję zrobić ci tym niespodziankę, bo raczej rzadko widywana jest ona bez mięsa. Nie spodziewałem się, moje domysły sięgały trochę dalej. O, czyli mówisz, że mogłam się lepiej postarać? Nie, skądże, jestem przekonany, że na pewno wyszło świetnie. No to oczywiście, że wyszło świetnie. Jeszcze ta postawa, No to siadajmy do stołu i sprawdźmy, co też udało nam się zdziałać. Siadamy naprzeciwko siebie, Monika wpatruje się we mnie wyczekująco. Widać, że jest ciekawa, czy mi zasmakuje. Po chwili próbuję tej niezwykłej potrawy. Jest jeszcze lepsza niż wczoraj. Nie uwierzę jej, jeśli powiesz, że zrobiła to według zwyczajnego przepisu. Na pewno nie smakowałoby wtedy tak dobrze. Może nie ma tu mięsa, ale to ani trochę nie ujmuje tej potrawie. Gdyby mnie o to spytać wcześniej, na pewno trzymałbym się pewnie swojego zdania, że smaku mięsa nie da się zastąpić. I jak? To jest naprawdę dobre, czy ty aby nie czytujesz? Halo, to mój tekst, co to ma znaczyć? Monika uśmiecha się wiglarnie, jakby przypomniała sobie coś naprawdę zabawnego. Nie, dla mnie to nie jest zabawne, twoje czytowanie i usuwanie innych. Skoro go tak długo pamiętasz, pewnie nieźle ci musiał zbić stropu, co? Nie, ani trochę. Próbuję zachować powagę i przekonać ją w ten sposób, że ani trochę nie zdziwił mnie wtedy ten żart. Ej, Urhara, no wiesz co? Teraz ja nie wiem, co powiedzieć. Monika wydaje się jeszcze bardziej rozbawiona tą rozmową. Podobnie jest ze mną, zwłaszcza, że tym razem to ja ją zaskoczyłem. Czy już wcześniej podejrzewałeś, że mogę być świadoma, że mój świat to gra? Zdecydowanie tak, miałem pewne podejrzenia. Dobra, tak naprawdę nie wiedziałem wtedy, o co ci chodzi. Nie wiedziałem, o co ci chodzi. O, a mi się wydawało, że już to zaczynasz podejrzewać. Tak czy siak, chciałem ci tym dać delikatny sygnał, że to gra na wypadek, gdybyś za bardzo zżył się z jakąś postacią. Zdaję sobie sprawę, że osobom wrażliwym, gdyby zobaczyły śmierć danej postaci, zwyczajnie mogłoby być z tym źle, jakby straciły przyjaciela w rzeczywistości. Nie mogłam ci tego jednak powiedzieć wprost, inaczej pozostali mogliby zacząć coś podejrzewać. Dobrze, że to zrobiłaś. O, cieszę się, że jesteś taki emocjonalny. Tak wiele rzeczy nas łączy. Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. Czuję się trochę zakłopotany tą rozmową. Ja też troszeczkę. Zostawmy ten temat, Monika. Dobra, koniec tematu, dokładnie. Wróćmy lepiej przed telewizor, może program jeszcze się nie skończył. Kiwnąłem głową i wróciliśmy do salonu. Co będziemy oglądać? Telewizor w dalszym ciągu był jedynym oświetleniem tego pokoju. Wskoczyliśmy szybko na sofę i ponownie przykryliśmy się kocem. Nie, żeby było nam jeszcze zimno, ale to po prostu było przyjemne. Niestety program, który oglądaliśmy, jednak się skończył. Znaleźliśmy inny. Ten to w sumie był bardziej musical, ale wiem, że Monika uwielbia muzykę. Patrzę na nią, oglądamy go do późna, aż zauważam, że Monika robi się śpiąca. Wspaniale się tego słucha, ale jestem już strasznie zmęczona. Idziemy spać? Okej, chodźmy. Wyłączyłem telewizor i ruszyliśmy po omacku. Nie mogłem jednak zupełnie znaleźć włącznika. Złapałem więc Monikę za rękę i ruszyliśmy do mojego pokoju. Gdy dotarliśmy, Monika odezwała się. Nie wiem jak tobie, ale mi się nie chce już latać po innych pomieszczeniach, by się przebrać. Nie zapalaj światła, przebierzemy się szybko tutaj. Z chęcią przystałem na tę propozycję, gdyż również byłem zmęczony. Po chwili byliśmy już przebrani w łóżku. Nadal nie wiem, jak to wszystko nam się udało po ciemku, ale ostatecznie daliśmy radę. Mam nadzieję, że nie miałeś w międzyczasie myśli podobnych jak w sklepie z ubraniami o mnie. Byłoby to dość niegrzeczne. No co poradzę, że mi się tak podobasz. Ufufu, ty też mi się bardzo podobasz. Czuję podekscytowanie większe niż wcześniej. Jej droczenie się ze mną coraz bardziej mi się podoba. Monika? Tak? Może zabrzmi to głupie, ale muszę ci się... ciebie o to zapytać, zanim pójdziemy spać. Nie wstydź się, pytaj śmiało. Co sprawiło, że postanowiłaś akurat mnie wybrać jako twojego chłopaka? Nie dorównuję ci praktycznie w niczym, bo jesteś jedynym facetem tutaj w tej grze. Czasami mam wręcz uczucie, że na ciebie nie zasługuję. Znaczy, ona wybrała chyba bardziej gracza niż ciebie. Dlaczego tak uważasz? Wydaje mi się, że naprawdę się nie doceniasz. Pamiętasz, co mówiłam ci o pisaniu wierszy? Starając się, by wszystko wyglądało idealnie, nie zrobisz postępu. Zmuś się do napisania czegokolwiek, a potem ewentualnie poprawisz. Można to również przełożyć na tę sytuację. Jeśli będziesz się starał, by wszystko wyglądało perfekcyjnie, nie zrobisz postępu w związku. Spróbuj zrobić wszystko tak, jak potrafisz najlepiej, a to, czego nie umiesz, zawsze możesz się douczyć. Nikt nie jest idealny. Być może faktycznie jestem z twojej perspektywy bardzo lubianą i dobrą uczennicą. Nie jest to jednak najważniejsze. Jestem lubiana przez dane grono za cechy, które mam. Nie stawia mnie to jednak wyżej nad innymi ludźmi. Ja również mam słabości, nad którymi pracuję.
przykładem może być chociażby moja samolubność. Byłam w stanie usunąć wszystkie pozostałe dziewczyny, byle tylko dostać to, co chcę. Mi również dużo brakuje do ideału, nie sądzisz? Jestem w szoku, ale możecie zapalić już światełko w sumie, ja bym popatrzył na Monikę. Jestem w szoku, myślałem, że znowu obróci to w żart. Chyba wyczuła po moim głosie, jak bardzo się tym przejmuję. Jednak mimo wszystko nie brakuje ci do tego aż tak dużo. Wszystko, co robisz dla mnie, jest takie kochane. To nie znaczy, że jestem lepsza od ciebie. Ty również jesteś kochany. Jesteś wspaniałym słuchaczem. Oczywiście, że jestem wspaniałym słuchaczem. Wspaniale się z tobą rozmawia. Potrafisz poprawić mi humor, nawet gdy mam zły dzień, i robisz naprawdę dużo dla mnie, żebym była szczęśliwa. Nie myśl, że tego nie widzę. Wydaje mi się, że po prostu za mało w siebie wierzysz, ale myślę, że nad tym jeszcze popracujemy, co? Oczywiście. No widzisz, wszystkim, co robisz, pokazujesz, że o mnie dbasz i kochasz. Czemu miałbyś być złym kandydatem na chłopaka? Dokładnie takiej osoby mi trzeba. W ciemności próbuję pocałować Monikę. W połowie drogi jednak natrafiam na jej usta. Widocznie pomyślała o tym samym, co ja. Tym razem nasz pocałunek był naprawdę długi. Gdy skończyliśmy, Monika przysunęła się do mnie tak, że nasze ciała zaczęły się stykać. Myślę, że właśnie wkroczyliśmy na kolejny stopień związku. Dobrej nocy, kochanie. Dobranoc. Kotku. Ofufu. Monika odwróciła się plecami, poszła sobie do mnie, nadal pozostając blisko mnie. Zrobiłem to samo, po chwili oboje zasnęliśmy. Sen, który miałem, na pewno nie należał do tych zwyczajnych. Okej, zobaczyłem klub literacki. Dobra, zobaczmy, jaki sen przyśnił się naszemu bohaterowi z perspektywy Moniki. Mam tu oczywiście na myśli tą dużo mniej pokojowo nastawioną Monikę. O nie, menda Monika! Jej myśli kotłowały się w mojej głowie. Miałem jednak pełną świadomość i kontrolę nad tym, co robię. W dużym skrócie udało mi się powstrzymać jej gniew, choć nie należało to do łatwych, gdyż czułem tą determinację względem Urhary. Dzięki temu mogłem uratować wszystkie moje koleżanki przed śmiercią. Sayori nie miała depresji, a Yuri była w stanie zachować swoje emocje w ryzach. Przynajmniej tak mi się wydawało, gdyż dalej kręciła się w pobliżu Urhary. Jeżeli chodzi o Natsugi, co się stało z Natsugi? W jej temacie nic się nie zmieniło. Urhara natomiast zachowywał się zupełnie inaczej niż pamiętałem. Widać było, że nie spędza długo czasu z jedną osobą. Wręcz przeciwnie, z każdym po trochu, z każdym poza mną. Nie byłem w stanie zrozumieć, czemu to robi, ale nie naciskałem. Cały czas czekałem, obserwując, co się dzieje. W końcu spotkanie dobiegło końca. Urhara jednak nie wyszedł od razu. Wymienił kilka słów z Sayori i zaczął iść w moim kierunku. Co słychać, Urhara? W czym mogę ci pomóc? Zajmę ci tylko chwilkę. Chciałbym ci podziękować za to, jak wspaniało jesteś przewodniczącą. Myślę, że wiele osób mogłoby się od siebie uczyć. Coś grubo mi nie pasowało. Było to miłe, ale ja na pewno nie powiedziałbym tego w taki sposób. Ten Urhara, którego widzę, wręcz emanuje swoją pewnością siebie. Miał mi to słyszeć, ale czemu tak uważasz? Wydaje mi się, że trochę za bardzo cię zakołowałem tym, co się dzieje. Pozwól więc, że dalszą część tej rozmowy dokończymy następnym razem. Zauważyłem, że moja postać przybrała kasztanowy kolor włosów. I co? I się obudziłem? Przebudziłem się. Nadal będąc w szoku, rozglądam się. Moniki nie ma w łóżku. Zapewne tak jak wczoraj przygotowuje śniadanie. Szedłem zatem od razu na dół. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek jako taki wstęp. Pierwszy dzionek z Moniką. Co nas czeka na dole? Mam nadzieję, że bohater się przebudził i nie spotka nas żaden horror. Mam nadzieję, że to nie jest żaden sen i na przykład zejdę i stanie się coś złego. Mam nadzieję, że nic z takich rzeczy, tylko zejdę, będzie dobre śniadanko i dalej urocza atmosfera z Moniką. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję ślicznie, Karol, za stworzenie tej fanowskiej modyfikacji. W opisie tego filmu macie link oczywiście do Karola i nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekaliście na Doki Doki, a w szczególności jeśli czekaliście na Our Time, no to tak, dużo kciuków w górę. Tymczasem trzymajcie się, ejos!